Wydawnictwo Albatros przedstawia Lee Child i Andrew Child bez planu B. Czyta Mateusz Drozda. Przełożył Łukasz Praski. Dla wszystkich, których straciliśmy za wcześnie. Rozdział pierwszy. Spotkanie odbywało się w sali bez okien. Miała kształt prostokąta, a powodem braku okien był brak zewnętrznych ścian. Pomieszczenie znajdowało się wewnątrz większego kwadratowego, a to kwadratowe mieściło się w jeszcze większym pomieszczeniu o kształcie ośmiokąta. Ta złożona struktura sal tworzyła centrum kierowania oddziału S2 w zakładzie karnym prowadzonym przez firmę usługi penitencjarne Minerva w Winsom w stanie Mississippi. Wraz z siostrzanym oddziałem izolacyjnym S1 centrum było najlepiej zabezpieczonym miejscem w całym kompleksie. Układ ścian przypominał średniowieczny zamek z koncentrycznie ułożonymi kręgami. Centrum kierowania zaprojektowano tak, by było nie do zdobycia z zewnątrz, nawet w przypadku ataku skrajnie zdeterminowanych wybawców, a także od środka, nawet podczas najbardziej gwałtownego buntu więźniów. Kwestia bezpieczeństwa nie była bez znaczenia, ale centrum wybrano przede wszystkim ze względu na odizolowanie od reszty kompleksu, by zachować spotkanie w całkowitej tajemnicy. Dlatego, że reszta oddziału S2 była pusta, ani strażników, ani personelu administracyjnego. Dzięki metodom zarządzania więzieniem przez obecne kierownictwo nie byli potrzebni i żadna ze 120 izolatek nie była zajęta. Progresywne podejście stanowiło powód do wielkiej dumy i wielki atut dla Piaru. Sześciu mężczyzn obecnych w sali uczestniczyło w potajemnym spotkaniu, trzecim w ciągu tego tygodnia. Siedzieli przy długim, wąskim stole, a pod białą ścianą, bez żadnych ozdób, stały dwa zapasowe krzesła. Meble zrobiono z jasnoniebieskiego poliwęglanu. Każdy został odlany w jednej formie, więc nie miały złączy i spoin – Kształt i materiał utrudniały ich zniszczenie. Kolor utrudniałby ukrycie w nich jakichś przedmiotów. Meble były praktyczne, ale niezbyt wygodne. Zostały po poprzedniej administracji. Połowa mężczyzn w pomieszczeniu była w garniturach. Bruno Hicks, dyrektor generalny i współzałożyciel Minerwy, który zajmował miejsce u szczytu stołu, Damon Brockman, dyrektor operacyjny, i drugi współzałożyciel firmy, siedzący po prawej ręce Hicksa, i curtis Riverdale, naczelnik więzienia, obok Brockmana. Mężczyzna obok Riverdale'a, ostatni z siedzących po tej stronie stołu, był w mundurze. Nazywał się Rod Moseley i pełnił funkcję komendanta policji w Winson. Naprzeciw nich, po lewej stronie Hicksa, siedzieli dwaj faceci pod trzydziestkę, obaj w czarnych t-shirtach i jeansach. Jeden miał złamany nos, podbite oczy i całe czoło we wściekle fioletowych siniakach. Drugi nosił lewą rękę na temblaku. Obaj starali się unikać wzroku czterech pozostałych mężczyzn. — Czyli jest problem, czy go nie ma? — Brockman wzruszył ramionami. — Czy ktoś może stwierdzić z całą pewnością, że jest? — Nie. Dlatego powinniśmy działać zgodnie z planem. Zbyt wiele możemy stracić, żeby się bać własnego cienia. — Nie. Riverdale pokręcił głową. Ja widzę to tak. Jeżeli nie można wykluczyć problemu, to znaczy, że jest problem. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Powinniśmy, powinniśmy się upewnić, przerwał mu Mousley. I podjąć decyzję na podstawie faktów. Najważniejsza rzecz to ustalić, czy facet zaglądał do koperty. Musimy to wiedzieć. Nikt się nie odezwał. No, Mausli wyprostował nogę pod stołem i kopnął tego stęblakiem. — blakiem. Pobudka, odpowiedz na pytanie. Dajcie mi spokój. Facet z tym blakiem stłumił ziewnięcie. Musieliśmy jechać całą noc, żeby się dostać do Colorado, a potem znowu całą noc jechaliśmy tutaj. Tylko nam się tu nad sobą nie użalaj, Mausli znowu trącił go stopą. Po prostu nam powiedz, zaglądał? Ten stęblakiem wbił wzrok w ścianę. Nie wiemy, rzucił. Zaglądanie do koperty jeszcze o niczym nie przesądza, zauważył Riverdale. Jeżeli zajrzał, musimy wiedzieć, czy zrozumiał co zobaczył i co zamierza z tym zrobić. Nie ma znaczenia czy zaglądał, powiedział Brockman. Gdyby nawet to co z tego nie znajdzie tam zupełnie nic co naprowadziłoby go na trop. Riverdale pokręcił głową. Wymienia się tam dziesiątą rano w piątek bardzo wyraźnie jest godzina data i miejsce. I co z tego? Brockman uniósł ręce. Piątek to okazja do oświętowania i radości. Nie ma w tym absolutnie nic podejrzanego. Ale w środku była fotografia. Riverdale akcentował każdą sylabę ruchem palca w powietrzu. Osiem na dziesięć. Nie da się jej nie zauważyć. To też jeszcze nic nie oznacza. Brockman odchylił się na oparcie krzesła. — Przynajmniej dopóki facet tu nie przyjdzie, jeżeli w ogóle pojawi się w piątek. Ale nawet wtedy nic nam nie grozi. Wybraliśmy bardzo starannie. — Wcale nie, przecież to niemożliwe. Mogliśmy wybierać tylko z dziewięciu. Przez twarz Mousleya przemknął uśmiech. — Paradoks, nie? Że wybraliśmy naprawdę niewinnego człowieka. — Ja nie nazwałbym tego paradoksem. Riverdale zmarszczył czoło. I wcale nie mieliśmy dziewiątki. Była tylko piątka, reszta miała rodziny. To było kryterium wykluczające. Dziewiątka, powtórzył Brockman. Piątka, co za różnica, a cyfra nie ma znaczenia. Liczy się tylko wynik, a wynik jest całkiem dobry. Nawet jeśli ten facet się pojawi, to jak blisko może podejść, będzie w odległości co najmniej dwudziestu pięciu metrów. Nie musi się wcale pojawiać, może zobaczyć to w telewizji, w internecie, przeczytać o tym w gazetach. Naczelnik ma rację, wtrącił się Mousley. — Byłoby chyba lepiej tym razem nie budzić aż takiego zainteresowania i cofnąć zgodę na obecność mediów. Można wstawić jakiś kit o poszanowaniu prawa osadzonych do prywatności, albo coś w tym rodzaju. Nie ma potrzeby, Brockman pokręcił głową. Przypuszczacie, że ten facet ma telewizor, komputer, prenumeruje New York Timesa? Przecież to nędzasz na litość boską. Przestańcie szukać kłopotów, bo ich nie ma. Hicks zabębnił palcami o blat. Obecność w mediach jest dobra dla marki. Nigdy niczego nie zatajamy. Od zawsze, jeżeli teraz to zmienimy, wzbudzimy tylko większe zainteresowanie. Ludzie pomyślą, że coś jest nie tak. Wydaje mi się jednak, że musimy wiedzieć, czy zajrzał do środka. Hicks odwrócił się do mężczyzn w t -shirtach. Gdybyście mieli zgadywać, nie ma złych odpowiedzi. Stało się co się stało, rozumiemy. Powiedzcie nam tylko, co wydaje się wam najbardziej prawdopodobne. Ten za złamanym nosem nabrał haust powietrza przez usta. Chyba zajrzał. Chyba powtórzył Hicks. Czyli nie jesteś pewien. Nie na sto procent. Okej, gdzie była koperta? W torebce. A torebka? Na ziemi. Ty ją tam postawiłeś? Chciałem mieć wolne ręce. Gdzie była, kiedy przyjechał samochód? Spytał Hicks. Na ziemi, odpowiedział ten z temblakiem. W tym samym miejscu? Skąd mamy wiedzieć? Nie było mnie tam, kiedy Robert ją postawił, a gdy ją wziąłem, Robert był nieprzytomny. Hicks milczał przez chwilę. No dobrze, rzucił w końcu. Jak długo ten facet był sam z torebką? Nie wiemy. Chyba niedługo, najwyżej parę minut. Czyli nie można wykluczyć, że zaglądał zauważył Hicks. W każdym razie miał czas, żeby przynajmniej zerknąć. Zgadza się, przyznał ten ze złamanym nosem. No i trzeba pamiętać, że torebka była rozerwana. Jak to się stało i dlaczego myśmy tego nie zrobili? Brockman pochylił się nad stołem. Z tego, co mówiliście, było straszne zamieszanie, wszędzie szczątki, totalny chaos. Torebka pewnie została rozdarta przypadkiem. Nie wydaje mi się, żeby to był istny trop. Dwaj pozostali nie informowali nas, że zaglądał do koperty. W ogóle się nie odezwali, oznajmił ten z tym blakiem. Nie wiemy, gdzie są. Pewnie jeszcze w drodze, powiedział Brockman. Prawdopodobnie mają kłopoty z telefonem, ale gdyby było się czym martwić, znaleźliby sposób, żeby się z nami skontaktować. A facet ani słowem nie wspomniał o tym policji, dodał Mousley. Kilka razy rozmawiałem z porucznikiem. To musi coś oznaczać. Mimo to wydaje mi się, że zaglądał, upierał się ten ze złamanym nosem. Powinniśmy to wstrzymać, wyraził swoje zdanie Riverdale. W życiu nie słyszałem głupszej propozycji, odparł Brockman. To nie my ustaliliśmy datę, nie my wybraliśmy godzinę, zrobił to sędzia, kiedy podpisał nakaz zwolnienia. Przecież wiecie, jeżeli zaczniemy kretyńsko grać na zwłokę, zaraz będziemy mieli na karku stado inspektorów. Wiecie, czym to się dla nas skończy. Równie dobrze możemy tu i teraz strzelić sobie w łeb. Riverdale spojrzał na niego z zmarszczonych brwi. Nie chodzi mi o zwłokę, mówię o tym, żebyśmy wrócili do pierwotnego planu. Ta zamiana od początku była błędem. Rozwiązałby się problem piątku, jeżeli w ogóle jest z tym jakiś problem. Nadal jednak pozostałby problem karpentera. Od początku uważałem, że rozwiązanie jest proste kulka w tył głowy. Sam to zrobię, jeżeli jesteście zbyt wrażliwi. Wiesz, jaka byłaby cena, ile straciłby na tym biznes, jeżeli ten facet skojarzy, fakty, stracimy znacznie więcej niż pieniądze. Jak mógłby to powiązać? Przyjeżdżając tu, sam to powiedziałeś. Mógłby powęszyć. Był żandarmem wojskowym, ma to we krwi. Skończył służbę w żandarmerii lata temu, zauważył Mosli. Tak mi mówił porucznik. Hicks zabębnił w blat. Co jeszcze wiemy? Niewiele. Nie ma prawa jazdy. Według Urzędu Skarbowego nie ma historii zatrudnienia. W każdym razie, odkąd odszedł do cywila, nieobecny w serwisach społecznościowych, nie istnieją żadne ostatnie zdjęcia. Jest teraz włóczęgą. smutne, ale do tego się to sprowadza, chyba nie ma się czym przejmować. Włucęnga czy milioner, wszystko jedno, rzucił Brockman. Ale chyba tylko wariat jechałby przez pół kraju dlatego, że przeczytał parę dokumentów i zobaczył jakieś niewinne zdjęcie. Możecie sobie teoretyzować, ale mnie to martwi, oświadczył Riverdale. Na każdym spotkaniu uznawaliśmy, że problem jest opanowany. I za każdym razem nie mieliśmy racji. A jeżeli tym razem znowu się mylimy, nie myliliśmy się Brockman trzasnął otwartą dłonią w stół. Radziliśmy sobie z każdą trudną sytuacją, gdy tylko zaistniała. W dziewięćdziesięciu dziewięciu procentach przypadków, w dziewięćdziesięciu dziewięciu, nie stu. Życie nie jest idealne. Czasem trzeba pozamiatać rozbite szkło. I zrobiliśmy to. Dowiedzieliśmy się o przecieku. Zlikwidowaliśmy go metodą, którą uzgodniliśmy. Dowiedzieliśmy się o zaginionej kopercie, odzyskaliśmy ją metodą, którą uzgodniliśmy. A teraz ten dziwny facet do niej zajrzał. Być może tego nie wiemy, ale musicie przyznać, że to mało prawdopodobne. Nie powiedział o niej Glinom. To wiemy. Nie pisnął też słowa FBI ani Departamentowi więziennictwa. Wiedzielibyśmy. Powiedzmy, że domyślił się wszystkiego po tym, jak na parę sekund został sam na sam z kopertą. Dlaczego miałby zachować tę wiedzę dla siebie? Co by z nią zrobił? Szantażował nas? Sądzicie, że będzie się tłuc dwa tysiące kilometrów, żeby zdążyć na piątek? Bądźmy poważni. Panowie, Hicks znowu zabębnił w blat. Wystarczy. No dobrze, oto moja decyzja. Nie wiadomo, czy facet zaglądał do koperty. Wydaje się to mało prawdopodobne, więc nie powinniśmy wpadać w panikę, zwłaszcza jeżeli pomyślimy o konsekwencjach. Z drugiej strony warto zachować ostrożność. Łatwo go rozpoznać, tak? Ten ze złamanym nosem skinął głową. Na pewno trudno go nie zauważyć. 195 centymetrów wzrostu, 110 kilo, niechlujny. No i nie zapominajmy, że jest mocno poobijany, dorzucił ten z ręką na tym blaku. Już o to zadbałem. — Powinieneś go zabić — wytknął mu Brockman. — Myślałem, że to zrobiłem. — Powinieneś się upewnić. — Jak? To ma wyglądać na wypadek? Takie polecenie wydaliśmy tamtym dwóm. Wydawało mi się, że zastosowali je do tego faceta. Trudno byłoby sprzedać taką wersję, gdybym wpakował mu kulkę w łeb. — Dość! — Kiks zaczekał, aż zapadnie cisza. — Plan jest taki. Zorganizujemy obserwację. Całodobową. Od teraz aż do soboty. Jeżeli postawi stopę w naszym mieście, będziemy na niego czekać, a tu już nie musimy się przejmować, jak co będzie wyglądać. Rozdział drugi. Jack Richer przyjechał do Gerard'sville w stanie Kolorado w poniedziałek, przed południem, dwa dni przed trzecim tajnym spotkaniem ludzi z Winerwy. Dotarł na miejsce autostopem ciężarówką, która wiozła bele lucerny na farmę na południe od miasta, więc ostatni półtora kilometrowy odcinek drogi pokonał pieszo. Spacer sprawił mu przyjemność. Było ciepło, ale nie gorąco. Rozległym, błękitnym niebem płynęły strzępki chmur. Powietrze było rzadkie i przejrzyste. Jak okiem sięgnąć, wszędzie płaski, zielony i żyzny krajobraz. Na niekończących się połaciach pól widać było z oddali deszczownie, między którymi do słońca wyciągały się łodygi i liście w przeróżnych kolorach i kształtach. Po lewej horyzont zamykał łańcuch gór wyrastały z ziemi nagłe, niezapowiedziane żadnym zniesieniem terenu ani łagodnym pogórzem, a ich zaśnieżone szczyty wrzynały się w niebo, jak zęby piły. Richard szedł, dopóki nie dotarł do głównej drogi miasteczka. Ciągnęła się przez prawie kilometr i po jej obu stronach biegły nieprzerwane szeregi sklepów i biur, a dalej domy mieszkalne. Budynki handlowe były jednakowej wielkości. Podobnie zaprojektowane, wszystkie miały po dwie kondygnacje i były w podobnym wieku. Według dat wyrzeźbionych w niektórych nadprożach drzwi pochodziły z końca XIX wieku, więc miasteczko sprawiało wrażenie czegoś w rodzaju kapsuły czasu – z epoki, gdy jeszcze ceniło się kunszt rzemieślniczy, nie było wątpliwości. Fasady wykonano z kamienia, marmuru albo granitu. Stolarkę drzwiową i okienną zdobiły misternie rzeźbione motywy, bogato udekorowane płatkami złota. Budynki były doskonale utrzymane ze wszystkich stron. Richard potrafił docenić to, co widział, ale nie przyjechał do tego miasta, by podziwiać architekturę, przyjechał zwiedzić tutajsze muzeum. Poprzedniego dnia w gazecie zastawionej przez kogoś w restauracji znalazł artykuł o wykrywaczu metali i pewnym dentyście, który odchodził na emeryturę i z tej okazji dostał ten gadżet w prezencie od kolegów. To miał być żart związany z historiami, które opowiadali o nim inni stomatolodzy. U nowych pacjentów znajdował plomby założone przez innych dentystów i upierał się, że należy je wymienić. W każdym razie. Szukając sposobu wypełnienia wolnego czasu, którego nagle miał aż nadto, bohater artykułu został archeologiem amatorem. Od dawna żywo interesował się wojną secesyjną, więc postanowił odwiedzić całą serię miejsc bitew, dużych i małych, słynnych i mało znanych. Pod Peeridge w stanie Arkansas znalazł masę odłamków artyleryjskich i innych artefaktów. Z jego znalezisk stworzono objazdową wystawę na temat ewolucji taktyki wojsk Unii i wzbudziło to zainteresowanie Richera. Jednym z miejsc, w których pokazywano ekspozycję, było Geraldsville. A że akurat znalazł się kilka kilometrów od miasteczka i wystawa wciąż tu była, postanowił ją obejrzeć. Wypił kawę w kawiarence, którą mijał po drodze i dotarł do muzeum przed południem został tam aż do zamknięcia dopóki nie wygoniła go jedna z kustoszek miała na imię Aleksandra rycerz zagadnął ją na temat wystawy potem rozmowa zeszła na restaurację w miasteczku i skończyło się na tym że poszli razem na hamburgera aleksandra wybrała obskurną knajpkę przy stołach z chropowatymi drewnianymi blatami stały długie ławy podłogi skrzypiały wszystkie ściany były udekorowane okładkami starych płyt ale na jedzenie nie trzeba było długo czekać. Porcje były kopiaste, ceny niskie. Wszystko to bardzo przypadło Richardowi do gustu. Podczas jedzenia zaczęli rozmawiać o muzyce i skończyło się na tym, że trafili do baru. Niewielkiego, kameralnego, ciemnego. Grał zespół bluesowy. Przede wszystkim covery Magic Slima plus parę piosenek Holina no Ulfa. Richard był zadowolony. Aleksandra zamówiła dwa piwa i kiedy je pili, znowu zmienił się temat rozmowy. Tym razem zaprowadził ich w zupełnie inną stronę, a potem aż do Aleksandry. Miała mieszkanie nad sklepem niedaleko głównego skrzyżowania w miasteczku. Niewielkie, urządzone w minimalistycznym stylu. Niewiele mebli i innych sprzętów, ale była lodówka, więc wypili jeszcze po piwie i odtwarzacz CD, więc posłuchali jeszcze muzyki, no i była w nim sypialnia, a gdy do niej trafili, właściwie nie potrzebowali już niczego więcej. Rozdział trzeci. Muzeum otwierano na drugi dzień o dziesiątej rano, więc Richard i Aleksandra zostali w łóżku do ostatniej chwili. Zostali w łóżku, ale nie poświęcili tego czasu wyłącznie na sen. Aleksandra wiedziała, że może nie zdążyć, mimo to wzięła krótki prysznic. Uznała, że po wzmożonej aktywności, jakiej się oddawali, tak będzie rozsądniej. Richard zaparzył kawę. Potem pocałowała go na pożegnanie i popędziła do swojego wybranego kawałka przeszłości. Richard wziął dłuższy prysznic, po czym wyszedł na ulicę. Myślał o swojej najbliższej przyszłości. Na moment przystanął by przyjrzeć się górom. Potem zobaczył idącą w ich stronę kobietę. Była po drugiej stronie ulicy, prawie na skrzyżowaniu i kierowała się na zachód. Na przejściu paliło się czerwone światło. Na przeciwległym rogu stał mężczyzna czekający na zielone, na północ zmierzał autobus, który miał przejechać między nimi. Kobieta za kierownicą autobusu dostrzegła tylko ruch, nic więcej, prócz niewyraźnej plamy, nisko po swojej prawej stronie, jakiś kulisty przedmiot. Zakreślił ćwierć równiutkiego okręgu. Jak zawieszony na sznurku melon, powiedziała następnego dnia psychologowi, z którym rozmowa była obowiązkowa. Tyle, że to nie był melon, ale głowa ludzka głowa kobiety. Zaledwie parę centymetrów od przedniej szyby, jasna i blada w blasku słońca, jakby już należała do ducha, a potem zniknęła. Ale nie dlatego, że kobieta za kierownicą to sobie wyobraziła. Nie dlatego, że to było złudzenie, choć bardzo tego pragnęła, lecz dlatego, że głowa dalej zakreślała łuk do samej ziemi, przed autobus. A potem pod jego koła skręciła ostro w lewo, całym ciężarem ciała wcisnęła hamulec bez wahania, bez paniki, zadziałało dobre wyszkolenie, miała wieloletnie doświadczenie, było jednak za późno. Usłyszała pisk opon, wrzask pasażerów i poczuła uderzenie na kierownicy. Wytłumione lekkie drgnienie obręczy z twardego plastiku. Łagodniejsze od wstrząsu przy najechaniu koła na głęboki wybój albo przy uderzeniu w kłodę drewna. Ale asfalt nie ma przecież kości, które można zmiażdżyć i roztrzaskać. Drewno nie ma organów wewnętrznych, które pękają i krwawią. Kobieta za kierownicą autobusu zamknęła oczy i siłą woli opanowała falę mdłości, wiedziała, jaki widok czekają na ulicy. Już kiedyś, mimo woli, stała się wspólniczką samobójstwa nieznajomej osoby. To było ryzyko wpisane w jej zawód. Człowiek stojący na przeciwległym rogu skrzyżowania widział znacznie więcej. Widział jadący na północ autobus, widział, jak kobieta pojawiła się na południowo-wschodnim rogu skrzyżowania. Nic nie przesłaniało mu widoku. Stał na tyle blisko, że jego relację można było uznać za wiarygodną. Zeznał, że ofiara wyglądała na zdenerwowaną, rozedrganą. Widział, jak patrzy na zegarek. Z początku przypuszczał, że kobieta się spieszy. Przypuszczał, że chce zdążyć przebiec przez ulicę, zanim nadjedzie autobus, ale nie przebiegła, zatrzymała się. Stała i niecierpliwie przestępowała z nogi na nogę, dopóki autobus nie znalazł się prawie tuż przy niej. Gdy nie miał już szansy zwolnić ani skręcić, wtedy rzuciła się pod koła. Kobieta rzuciła się pod autobus. Świadek był tego pewien. Nie potknęła się, nie upadła. To był zamierzony krok. Wskazywał na to wybrany moment, prędkość, z jaką ruszyła przed siebie, łuk zakreślony przez jej ciało, precyzyjnie wybrany cel. To z pewnością nie mógł być wypadek. Ona zrobiła to celowo. Światek sądził, że nie ma innego wyjaśnienia. Tylko Richard widział całą scenę. Stało około piętnastu metrów od skrzyżowania. Jemu też nic nie zasłaniało widoku, ale miał szersze pole widzenia. Znaleźli się w nim kobieta i facet czekający na zielone światło, by przejść na drugą stronę. Richard zauważył też trzecią osobę. Mężczyznę, jakieś sto osiemdziesiąt centymetrów. Muskularny, w szarej bluzie z kapturem i dżinsach. Po tej samej stronie ulicy co kobieta, dwa i pół metra od niej, ćwierć metra od krawężnika, stał zupełnie nieruchomo. Bardzo starannie wybrał miejsce, to było jasne znajdował się w pobliżu przejścia dla pieszych więc nie budził takiego zainteresowania jak ktoś wałęsający się bez celu po ulicy był na tyle daleko od kobiety by nie nasunęło się podejrzenie że cokolwiek go z nią łączy ale na tyle blisko że gdy nadjechał autobus wystarczyły mu dwa kroki by znalazł się tuż obok niej wykonał ten ruch zręcznie płynnie bardziej przypominał cień niż człowieka z krwi i kości ofiara nie zauważyła kiedy znalazł się obok niej nie zauważyła, jak jego stopa niepostrzeżenie zakleszczyła jej kostki. Położył dłoń między łopatkami kobiety i pchnął ją. To był nieznaczny ruch, ekonomiczny, zupełnie pozbawiony dramatyzmu. Nie na tyle widoczny, by zwróciła na niego uwagę większość obserwatorów, ale wystarczający do osiągnięcia celu, bezsprzecznie. Nie było ryzyka, że kobieta zatoczy się do przodu i odbije od maski autobusu. Nie było ryzyka, że upadek skończy się dla niej złamaniem kości i wstrząśnieniem mózgu. Sprawę rozwiązała jego stopa, która unieruchomiła kobietę, zablokował jej nogi, więc obróciła się wokół własnej osi, wymachując rękami. W rezultacie musiała runąć poziomo na ziemię. Uderzenie wycisnęło powietrze z jej płuc. To był jej ostatni oddech bo pół sekundy później przednie koło autobusu rozpłaszczyło jej brzuch jak złożoną gazetę. Rozdział czwarty. Autobus zatrzymał się ukosem do krawężnika, jakby został skradziony przez pijanego dowcipnisie, a potem porzucony, gdy kawał przestał go bawić. Przód pojazdu częściowo blokował skrzyżowanie. Richard zobaczył, że numer trasy wyświetlany na elektronicznej tablicy nad drzwiami wejściowymi zastąpił komunikat alarmowy wezwać policję. Zobaczył też nogi martwej kobiety. Wystawały z pod autobusu, mniej więcej w połowie odległości między przednimi a tylnymi kołami. Z jednej stopy spadł sportowy but. Mężczyzna, który ją popchnął, z tylnej kieszeni dżinsów wyjął worek na śmieci, potrząsnął nim, by go otworzyć, kucnął obok gołej stopy, sięgnął wyprostowaną ręką pod autobus, złapał coś i wyciągnął. Richard zorientował się, że to torebka kobiety. Tamten wrzucił ją do worka na śmieci. Wyprostował się, poprawił kaptur i odszedł wolnym krokiem, kierując się na południe, a po chwili zniknął. Richard przeciął na skos ulicę, biegnąc w stronę autobusu. Na chodniku gromadzili się już ciekawscy. Wychodzili ze sklepów, kafejek i biur i gapili się na zwłoki. Jakiś mężczyzna w garniturze zatrzymał samochód i wysiadł, żeby się lepiej przyjrzeć. Nikt jednak nie zwracał uwagi na faceta w bluzie z kapturem, który wtapiał się w tłum, żeby rozpłynąć się na jego obrzeżach. Richard przebijał się przez ciżbę, odpychając na bok ludzi kogoś uderzył w tyłek. Ten w kapturze przedarł się przez ostatni rząd gapiów. Przyspieszył kroku. Richard przeciskał się coraz mocniej. Roztrącił dwoje ostatnich ludzi i puścił się biegiem. Tamten był już dwadzieścia metrów od niego. Richard zmniejszył tę odległość do piętnastu metrów, dwunastu. Wtedy ścigany usłyszał za sobą tu pod nóg. Obejrzał się przez ramię. Zobaczył depczącego mu po piętach Richera i ruszył biegiem wciąż ściskając w ręce worek na śmieci z torebką ofiary. Drugą rękę wsunął do kaptura. Dźgnął palcem urządzenie, które tkwiło w jego prawym uchu. Rzucił ostrym tonem parę zdań, a potem skręcił w lewo w boczną uliczkę. Richard biegł dalej, dopóki nie znalazł się metr od wylotu uliczki. Wtedy przystanął. Zaczął nasłuchiwać. Nie złowił żadnego dźwięku, więc ukląkł, podkradł się bliżej rogu i ostrożnie za niego wyjrzał. Zakładał, że jeżeli ten w kapturze ma broń, będzie mierzył na wysokości głowy. Gdyby miał nóż, szykowałby się do ciosu w brzuch, ale Richard nie natrafił na żadne zagrożenie. Nie spotkał się z jakąkolwiek reakcją. Wyprostował się i zrobił krok naprzód. Nigdy nie był w tak czyściutkim zaułku. Mury budynków po prawej i lewej stronie były z jasnej cegły. Schludne i gładkie, bez śladu grafiti. Żadne okno na parterze nie było wybite. Zewnętrzne schody pożarowe wyglądały na niedawno odmalowane. Po obu stronach stały w szeregu pojemniki na śmieci, rozstawione w równych odstępach, niektóre zielone, inne niebieskie, wszystkie miały pokrywy, żaden nie wyglądał na przepełniony, na ziemi nie walały się śmieci. Mężczyzna w kapturze stał dziesięć metrów dalej, zwrócony plecami do muru po lewej stronie. Stał w zupełnym bezruchu, a worek na śmieci leżał u jego stóp. Richard ruszył w jego stronę, zmniejszył dystans do sześciu metrów i w tym momencie tamten uniósł brzeg bluzy. Za paskiem tkwił czarny, kanciasty pistolet. Stać, powiedział, ani kroku dalej. Ale Richard szedł dalej, zmniejszył dystans do trzech metrów. Facet trzymał dłoń tuż nad rękojeścią pistoletu. Stop, rzucił. Ręce na widoku. Nikomu nie musi stać się krzywda, możemy po prostu pogadać. Richard zmniejszył dystans do półtora metra. Nikomu więcej uściślił. Co? Komuś już się stała krzywda kobiecie, którą popchnąłeś pod autobus. To się musiało stać? Ten w kapturze otworzył usta i zamknął, ale nie padło z nich ani jedno słowo. Na ziemię, rozkazał Richer. Ręce splecione za głową. Facet nie zareagował. Może nikomu więcej nie musi się stać krzywda, dodał Richer, i mówiąc nikomu mam na myśli ciebie. Wszystko zależy od tego, co teraz zrobisz. Tamten sięgnął po broń. Był szybki, ale nie dość szybki. Richard chwycił go za nadgarstek i szarpnął w prawo, także przeciwnik obrócił się wokół własnej osi twarzą do muru. — Nie — jego głos nagle zabrzmiał piskliwie. — Zaraz, co robisz? — Chcę zobaczyć, jak ci się to spodoba — odparł Richard. — Nie ma autobusu, ale są cegły. Muszą wystarczyć — puścił nadgarstek mężczyzny. Przesunął dłoń wyżej i położył między jego łopatkami. I pchnął. Z całej siły, brutalnie, zwierzęco, znacznie mocniej niż musiał. Tamten próbował się ratować, ale nie miał szans w zderzeniu z przytłaczającą siłą. Uderzył twarzą w mur i zwalił się na ziemię, jakby nagle zanikły mu kości w nogach. Z ran ciętych na czole spływała krew, miał złamany nos. Istniało poważne niebezpieczeństwo, że się udusi albo utopi. Żadna z tych możliwości nie zmartwiłaby Richera. Rozdział piąty. Richard miał zamiar zgarnąć faceta w bluzie z kapturem i zaciągnąć z powrotem do autobusu i tam poczekać na przyjazd policji. Ale zawahał się, gdy sięgnął po worek na śmieci. Wewnątrz była torebka kobiety, a coś, co kryło się wewnątrz, było warte zabójstwa. Richard przez trzynaście lat był śledczym w wojsku. Trudno pozbyć się dawnych przyzwyczajeń, choć nie słyszał jeszcze żadnych syren, wiedział, że ma niewiele czasu. Podniósł upuszczony pistolet i wetknął sobie zapasek. Następnie położył faceta w bezpiecznej pozycji pod murem i zaczął od przeszukania mu kieszeni. Tak jak się spodziewał nie znalazł niczego z nazwiskiem ani adresem, ale mężczyzna miał przy sobie pęk kluczy. Richard wybrał najostrzejszy i odciął nim dwa nierówne szerokie paski z górnej części worka. Owinął nimi dłonie i wyjął torebkę kwadratową o boku długości około 40 centymetrów, zrobioną ze sztucznej skóry w beżowym kolorze, z długim paskiem na ramie i dwoma półokrągłymi uchwytami. Po jednej stronie torebki zobaczył cętki krwi. Była zamykana na suwak. Richard rozpiął go i przetrząsnął zawartość. Najpierw wyjął portfel kobiety. Znalazł w nim prawo jazdy wydane w stanie Mississippi dla Angeli Sandrain, zamieszkałej w Winston. Oprócz dokumentów w portfelu były trzy jednodolarówki, plik paragonów z supermarketu i drogerii oraz zdjęcia Angeli z małą dziewczynką, może trzyletnią. Podobieństwo od razu rzucało się w oczy matka i córka. Richard nie miał wątpliwości. Położył portfel na ziemi i znowu sięgnął w głąb torebki. Wyjął zalaminowaną kartę na jasno-niebieskiej smyczy, identyfikator służbowy. Wynikało z niego, że Angela pracowała w więzieniu w Zakładzie karnym Minerva, który też znajdował się w Winsom stanie Mississippi. Znalazł jeszcze szczopkę do włosów, sporo kosmetyków do makijażu i innych przedmiotów osobistych. Trzy klucze na kółku. Oraz kopertę szarą, taką, w jakich przesyła się pisma urzędowe. Była zaadresowana do niejakiego danego Pila, który również mieszkał w w stanie Mississippi. Koperta była otwarta. Tkwiła w niej czarno-biała fotografia. Pochodzące sprzed szesnastu lat zdjęcie z kartoteki policyjnej oraz plik papierów. Fotografia przedstawiała młodego mężczyznę. Miał wymizerowaną, ściągniętą twarz i niewiele krótko ostrzyżonych włosów. Spod tych rzadkich włosów prześwitywała blada skóra. Richard domyślił się więc, że zostały obcięte niedawno. Jego uwagę przyciągnęły też oczy chłopaka. Osadzone blisko siebie i szeroko otwarte. Malowała się w nich mieszanina zdziwienia i strachu. Chłopak miał jeszcze jedną nietypową cechę. Brakowało mu kawałka małżowiny usznej, lewej. Wyglądało na to, że został obcięty. Brzeg był prosty i zaczerwieniony, a na szyi biegła blizna, aż na tył głowy. Richard przypuszczał, że to ślad po brzytwie. Ktoś musiał go zaatakować i próbował podernąć mu gardło ale chłopakowi udało się odwrócić, pochylić i odskoczyć. Nie na tyle szybko, by uniknąć zranienia, ale na tyle szybko, by przeżyć. A to już było wiele, pomyślał Richard. Może. Papiery można było podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy zestaw z nagłówkiem Stanowego Wydziału Więziennictwa Mississippi opowiadał historię życia niejakiego Antona Begowica. W każdym razie przebieg jego dorosłego życia. Opisywał, jak osiemnastoletni Begowic pakował się w kłopoty, był zamieszany we włamanie, powiązano go też z wieloma innymi przestępstwami. Ciężar zarzutów rósł, aż w końcu mężczyzna trafił za kratki. Tak to się kończy. W więzieniu jego sytuacja jeszcze się pogorszyła. Po trzech latach znalazł się w izolatce i pozostał tam przez następne siedem. Drugi zestaw dokumentów świadczył jednak o diametralnej zmianie w życiu Begowica. Przełom zbiegł się w czasie z przejęciem placówki przez Minervę, pracodawcę Angeli. Begowicz wrócił do reszty populacji więzienia, odnotowano poprawę w jego zachowaniu. Firma prowadząca zakład karny sponsorowała wniesienie przez niego apelacji. Prywatny detektyw ujawnił zeznanie byłego więźnia, który na łożu śmierci przyznał się do przestępstw zarzucanych Begowicowi. Okazało się, że detektyw policji, który zebrał dowody przeciwko niemu, dziesięć lat temu popełnił samobójstwo, ponieważ tkwił po uszy w długach karcianych. Sędzia nakazał więc zwolnić Begowica. Miało to nastąpić niebawem. Według ostatniego dokumentu więzień powinien wyjść na wolność w przyszły piątek o dziesiątej rano. Richard wsunął zdjęcie i dokumenty z powrotem do koperty. Schował ją do torebki, po czym włożył na miejsce pozostałe rzeczy Angeli. Zasunął zamek błyskawiczny i wrzucił torebkę do worka na śmieci. Następnie odwinął z dłoni plastikowe paski i wcisnął do kieszeni. Myślał o zawartości koperty, o tragicznej historii niesłusznie skazanego człowieka. Zastanawiał się, co wspólnego mogła z tym mieć Angela, a to przywiodło mu na myśl inną tragedię, tę, która właśnie się rozpoczynała. Dla dziewczynki z fotografii w portfelu. Córki Angeli. Dziecka, które od teraz będzie wychowywać się bez matki. Rozdział szósty. U wylotu uliczki pojawił się samochód. Czarny sedan. Lśniący. Elegancki. BMW. Richard rozpoznał markę po niebiesko-białym logo na masce. Symbol miał przedstawiać niebo i chmury. Richard gdzieś o tym czytał, że logo nawiązuje do początków firmy jako producenta silników lotniczych. Nie miał jednak pojęcia, co to za model. Nie bardzo interesował się samochodami. BMW podjechało naprzód. Jego kierowca też był w szarej bluzie z kapturem. Zwolnił, zatrzymał się, opuścił szybę i powiedział — ręce na widoku i odsuń się. Richard ani drgnął. Kierowca wrzucił luz i zwiększył obroty silnika, wcisnął do deski pedał gazu dwa, trzy razy i czekał, aż wściekły ryk ucichnie. — Odsuń się, powiedziałem. Richard nadal stałby z ruchu. Samochód stał w odległości trzech metrów od Richera i dwóch i pół od muru. Mężczyzna, którego popchnął na mur, leżał nieprzytomny na ziemi i piętnaście centymetrów od obcasów Richera. Prawdopodobnie był kumplem kierowcy. Właśnie dlatego ten w BMW kazał Richerowi się przesunąć. Nie chciał uszkodzić ich obu. Richer stał bez ruchu. BMW ruszyło. Kierowca obrócił kierownicę i jechał wolno. Dopiero gdy Richera i przednim błotnik dzieliło niewiele więcej niż metr, tamten wyprostował koła i wcisnął gaz. Autem szarpnęło do przodu. Facet, trzymając kierownicę prawą ręką, lewą, chwycił klamkę. Otworzył drzwi na oścież i przytrzymał, jakby był rycerzem na koniu, który próbuje uderzyć przeciwnika tarczą, zwalić go na ziemię albo przynajmniej zmusić do porzucenia bezpiecznej pozycji. Richard nie zamierzał się cofać, zrobił krok naprzód, w stronę samochodu. Uniósł kolano i śródstopiem uderzył w drzwi bęwu. Włożył w ten cios całą siłę, cały ciężar ciała, trafił w sam środek metalowej tafli, blacha zgrzytnęła, wgniotła się i drzwi się zatrzasnęły. Samochód śmignął obok Reachera, a potem gwałtownie skręcił w prawo. Mężczyzna w Bęwu siłował się z kierownicą. Ostro zahamował, ale o ułamek sekundy za późno. Samochód zahaczył prawą stroną przodu, o pojemnik na śmieci po drugiej stronie zaułka. Stłukł się reflektor. Kierowca wrzucił wsteczny i znowu wcisnął gaz. Szarpnął kierownicę. BMW obróciło się tak, że tylny lewy błotnik znalazł się w jednej linii z nogami Richera. Temu leżącemu na ziemi nic nie groziło. Było widać, że cały zmieści się pod tylnym zwisem samochodu, ale Richard nie mógł uniknąć uderzenia. Nie przy takim kącie. BMW za moment miało przygwoździć go do muru. Dał nura w kierunku wylotu uliczki. Przetoczył się i zerwał na nogi samochód rąbnął w ścianę znowu trzasnęło szkło odłamki posypały się na klatkę piersiową i brzuch nieprzytomnego mężczyzny nie były jednak na tyle ostre żeby przeciąć mu ubranie a uderzenie w mur nie było tak mocne by unieruchomić pojazd mimo to kierowca został w środku co wydawało się zrozumiałe rozsądniej było uniknąć walki na pięści ale nie próbował strzelać. Richard doszedł do wniosku, że zależało mu przede wszystkim na tym, by wyglądało to na wypadek. Wprawdzie wypadek też mógłby wzbudzić pewne podejrzenia, zwłaszcza tak blisko miejsca, gdzie autobus zmiażdżył Angeles St. Rain, ale i tak byłoby to mniej podejrzane niż pozostawienie zwłok ze śmiertelną raną postrzałową. Richera nie krępowały ograniczenia tego rodzaju. Wyjął broń odebraną leżącemu pod murem facetowi i wyszedł z za samochodu. Zamierzał strzelić przez szybę od strony pasażera, lecz kierowca zobaczył, co się święci i z impetem ruszył naprzód, samym środkiem zaułka. Richard posłał więc trzy pociski przez tylną szybę. Pierwszy zmienił ją w gęstą siateczkę matowych kryształków. Drugi posłał ją na tylne siedzenie, a trzeci trafił w coś w środku. Richard nie miał co do tego wątpliwości i nie wiedział tylko, czy to był kierowca, czy zagłówek, a może inny przypadkowy element wnętrza. Samochód stanął. Na moment zastygł w bezruchu. Potem zapaliło się jedno ocalałe światło cofania, Rozległ się pisk opon. Wóz pomknął do tyłu. Richard strzelił jeszcze trzy razy. Wszystkie pociski utkwiły w fotelu kierowcy. Ale samochód wciąż jechał prosto na Richarda. Nic nie wskazywało na to, by zamierzał zwolnić albo skręcić. Kierowca musiał się bardzo nisko pochylić. Może do połowy zjechał pod siedzenie, jeżeli był aż tak drobny. Richard przypuszczał, że mężczyzna widzi, dokąd jedzie, dzięki kamerze cofania. Uniósł broni, zastanawiając się, gdzie może być obiektyw. Ale dał sobie spokój, nie było na to czasu. Rzucił się w lewo, a po chwili w prawo. Chciał jeszcze raz spróbować strzelić w szyby od strony pasażera. Niewiele brakowało. Jeszcze parę sekund i miałby idealną pozycję. Załatwiłby gościa na bank. Kierowca ostro skręcił w prawo. Po jednej stronie na drodze Ricera stał mur. Gdyby ruszył w przeciwnym kierunku, uderzyłoby w niego BMW lub gdyby ruszył naprzód albo do tyłu. Samochód pędził w jego stronę, spoiler z tyłu był już bardzo blisko, Ryczer nie miał dokąd uciec, chyba że w górę. Gdyby udało mu się to zrobić w idealnym momencie, wepchnął pistolet za pasek, odczekał ułamek sekundy, a potem skoczył na bagażnik samochodu i odbił się od niego mocno obiema nogami. Wyciągnął ręce nad głowę, by skoczyć jeszcze wyżej. Opuszkami palców musnął metal, szorstkie, zimne żelazo. Element schodów pożarowych, najniższy szczebel jak w drabinkach na placu zabaw. Richard chwycił się go i mocno zacisnął dłonie, podciągając nogi, by nie potrącił ich dach samochodu. Prawie mu się udało. Czubki butów zahaczyły o górną krawędź pustej ramy po tylnej szybie. Poczuł potężne szarpnięcie. Łupnęło w kostkach, kolanach potem fala bólu przetoczyła się przez resztę ciała, ramiona, dłonie i palce, które się rozluźniły odrobinę, ale Richard nie puścił szczebla, napiął mięśnie, patrzył jak przesuwa się pod nim maska BMW, wyprostował nogi, gotowy zaskoczyć na ziemię, wykonać obrót i oddać następny strzał, tym razem przez przednią szybę, prosto w przednią część kabiny, tam, gdzie kierowca nie miał się gdzie schować nagle usłyszał jakiś hałas nad sobą metalowy zgrzyt jęki szczęk coś huknęło to był ostry ogłuszający odgłos jak wystrzał z pistoletu potem rozległ się drugi dźwięk i trzeci dobiegały z góry schodów pożarowych. Coś się odrywało, może pod wpływem ciężaru Richera, może pod wpływem jego ciężaru zwielokrotnionego przez szarpnięcie samochodu, a może dlatego, że zestaw szczebli i platform nie był tak zadbany, jak wyglądał z dołu. Być może kilka warstw błyszczącej farby maskowało wady konstrukcyjne, ale bez względu na przyczynę, rozpórki łączące drabinę i podest z ramą na następnym poziomie nie wytrzymały obciążenia. Cały segment konstrukcji wibrował dygotał zaczął się odchylać od muru budynku o dziesięć stopni piętnaście na chwilę się ustabilizował znieruchomiał przechylony w dół pocowania nie były przeznaczone do utrzymania konstrukcji pod takim kątem śruby zaczęły puszczać zatrzęsły się zgrzytnęły i wyrwały gniazda z kruchej zaprawy między cegłami Richard zobaczył co się dzieje puścił szczebel i wylądował stopami na ziemi zrobił pół kroku i wtedy spadła na niego skręcona masa żelaza. Rozdział siódmy. Przez pierwsze piętnaście lat życia Jet Stramer niewiele uwagi poświęcał pojęciu prawa. Zdawał sobie sprawę, że przepisy prawa istnieją, rozumiał, że w jakiś sposób kształtują i regulują świat wokół niego, ale w niewidocznym, abstrakcyjnym sensie, jak siła grawitacji albo pole magnetyczne. Wiedział, że złamanie prawa grozi konsekwencjami, grzywną, karą, szeregiem nieprzyjemnych rezultatów. Widział grupki ludzi w pomarańczowych kombinezonach, którym kazano zbierać śmieci przy autostradzie. Słuchał ostrzeżeń rodziców zastępczych o poprawczaku i o więzieniu i ostatecznie o piekle. Mimo to niewiele trafiało mu do serca. Wydawało mu się, że to nie ma związku z jego życiem. Nie zamierzał obrabować banku ani ukraść samochodu. Nawet nie tak często urywał się ze szkoły, przejmował się innymi sprawami, znacznie ważniejszymi na przykład jak nie dać się wywalić z domu, żeby nie zamieszkać na ulicy, I jak uniknąć kuli albo ciosu nożem za każdym razem, gdy chciał się dokądś wybrać. Perspektywa Jeda zupełnie zmieniła się w jego piętnaste urodziny, czyli dwa tygodnie i dwa dni temu. Była niedziela więc gdy rodzice zastępczy byli w kościele, wsiadł do autobusu i pojechał prawie dziesięć kilometrów w głąb południowego Los Angeles, gdzie zabroniono mu w ogóle zaglądać. Ostatnie dwieście metrów pokonał pieszo, idąc popękanym chodnikiem, starając się nie okazywać strachu, ze wzrokiem wbitym w ziemię, by za wszelką cenę uniknąć kontaktu wzrokowego z kimkolwiek. Dotarł do niskich, wytartych kamiennych schodków prowadzących do budynku, w którym mieszkała jego biologiczna matka. Wspiął się po nich i popchnął drzwi. Zamek był zepsuty, jak za każdym razem, gdy zakradał się tu w ciągu ostatnich dwóch lat. Wszedł do holu i skręcił na schody, dwa piętra, potem korytarzem do końca. Wiedział, że nie ma sensu naciskać dzwonka, więc zapukał. Czekał. Miał nadzieję, że matka będzie w środku, że będzie trzeźwa i że nawet jeśli nie będzie pamiętać, jaki jest dzień, przynajmniej przypomni sobie jego. Okazało się, że matka pamięta i dzień i jego była najzupełniej przytomna, a nawet ubrana. Otworzyła drzwi z papierosem w dłoni i poprowadziła go przez błękitną mgiełkę do głównego pomieszczenia w mieszkaniu. Rolety były opuszczone, wszędzie walały się rzeczy, ubrania, buty, torebki, książki, czasopisma, płyty CD, listy, rachunki. Wszystko w stertach bez ładu i składu, jakby ktoś bez większego przekonania zabrał się do porządkowania, choć kompletnie nie miał pojęcia, na czym to polega. Na moment przystanęła pośrodku bałaganu, westchnęła, po czym wskazała na kanapę. Jet przecisnął się obok niej i przycupnął na rogu. Matka usiadła naprzeciwko i rozgniotła papierosa w popielniczce stojącej na bocznym stoliku, już pełnej niedopałków. Na dywan wysypywała się z niej kaskada popiołu. Matka znowu westchnęła i obróciła się twarzą do Jeda. powiedziała, że spodziewała się jego odwiedzin. Oczywiście nie miała dla niego żadnego prezentu, ale cieszyła się, że przyszedł, bo chciała mu coś powiedzieć. Ściślej rzecz biorąc, dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest chora maraka trzustki w czwartym stadium, Jed nie bardzo znał się na biologii człowieka, nie wiedział, co to jest trzustka. Nie był pewien, co oznacza liczba cztery. Złe z matki wyczytał jednak, że ta informacja jest zła. Oznaczała, że zostało jej niewiele życia. Prawdopodobnie parę miesięcy, może tygodni, na pewno nie więcej. Drugą rzeczą, którą matka chciała mu przekazać, była prawda o jego ojcu, a przynajmniej sądziła, że to prawda. Słysząc pierwszą wiadomość, Jet poczuł wyrzuty sumienia to była niespodziewana reakcja. Z jego obserwacji wynikało, że gdy ludzie dowiadują się, że ich bliscy są umierający, Zazwyczaj się tym martwią, ale gdy prawda do niego dotarła, uświadomił sobie, że nie jest smutny ani nieszczęśliwy. Poczuł ulgę. Wiedział, że nie powinien. Nic jednak nie mógł na to poradzić. Czuł się tak, jakby przez całe życie płynął pod prąd z uwiązanym mu pasa ciężarem. Ciążył mu niepokój, ciągły strach, że do domu zapuka policja z wiadomością o matce, że przedawkowała. Albo została zamordowana, albo znaleziono jej gnijące zwłoki w jakimś obrzydliwym skłocie, że będzie musiał jechać z nimi i zidentyfikować ciało, albo jeszcze gorzej, że matka pojawi się na progu, w niewiadomo jakim stanie. Jego rodzice zastępczy potępiali ją ostro, dawali mu to wyraźnie do zrozumienia przy każdej okazji. Nie miał najmniejszej ochoty ponosić odpowiedzialności za matkę tylko dlatego, że był jej synem. Teraz jednak mógł się przestać zamartwiać. Wiedział, jak skończy się jej historia i kiedy. Niebawem sznur zostanie odcięty. Nareszcie Jed będzie mógł popłynąć swobodnie. Druga rzecz, której się dowiedział, wywarła na niego inny wpływ. Słowa matki podziałały jak światło, które rozjaśniło ukryty dotąd zakamarek jego przeszłości. Wydobyły z mroku punkty łączące jego życie z prawem. Pokazały związek, którego dotąd nie widział. Bardzo osobisty, relację, która ukształtowała całe jego istnienie. Dzięki niej zobaczył wszystko z zupełnie nowego punktu widzenia, poprzysiągł sobie, że sam nigdy nie złamie prawa i przerwie cykl, by historia już się nie powtórzyła. Jed wytrwał w swoim postanowieniu dokładnie dwa tygodnie. Potem przeniósł je na zupełnie nowy poziom z powodu tego, co znalazł w sieci, gdy w tamtą niedzielę rodzice zastępczy poszli na msze. W oparciu o to, co w dniu jego urodzin matka opowiedziała mu o ojcu, zaczął poszukiwania od Google. Wyniki zaprowadziły go do pewnego artykułu w jednym z serwisów informacyjnych. Długiej, złożonej relacji ze zdarzeń, które toczyły się przez wiele lat, Jett uważnie przeczytał tekst, zwracał uwagę na każdy szczegół na każdą sprzeczność. A gdy skończył, miał wrażenie, że w jego głowie rozbłysnął silny reflektor, milion watów oślepiającego objawienia. W porównaniu z tym, wersja matki wydawała się żałośnie blada, jakby matka oświetlała najważniejsze detale świeczką albo robaczkiem świętojańskim. W ogóle nie dotknęła sedna. Teraz zdał sobie sprawę nie tylko z potęgi prawa, ujrzał też niebezpieczeństwo, jakie się z nim wiąże. Nowa wiedza Jed'a rzuciła światło nie tylko na jego przeszłość. Rozjaśniła mu też drogę, wskazując, co powinien zrobić i dokąd pojechać. Na początku do miejsca znajdującego się daleko od jego domu zastępczego, potem miał w ogóle opuścić Kalifornię. Przez dwa dni układał plan. Gromadził informacje, zbierał się na odwagę. Właśnie dlatego, gdy Richard wszedł do bocznej uliczki w Gerald'sville w stanie Colorado, Jet stał przed komodą w sypialni rodziców zastępczych. Górna szuflada była wysunięta, a sfatygowana i rozciągnięta bielizna matki zastępczej była odsunięta na bok. Odsłaniała plik banknotów dwudziestodolarowych, a Jet przeżywał rozterkę. Potrzebował tych pieniędzy bardzo, ale nie chciał ich kraść. Za nic w świecie nie zamierzał łamać prawa. Dlatego próbował przekonać sam siebie, że jeśli je weźmie, nie będzie tego można uznać za kradzież. Nie, jeżeli te pieniądze już zostały skradzione, a uważał, że w pewnym sensie tak się stało. Rodzice zastępczy dostali je od władz za jedzenie i dach nad głową, jego i trojga innych dzieci mieszkających z nim tutaj. Mimo to forsa wciąż tu leżała niewydana, a oni nosili za małe ubrania i kładli się spać głodni. Jet nie chciał popełnić przestępstwa. Z drugiej strony nie chciał też głodować ani pokonywać autostopem ponad połowy kraju, bo bez względu na to, czego chciał, trzy rzeczy nie ulegały wątpliwości. Czekała go długa droga. Miał na nią niewiele czasu i za nic nie mógł się spóźnić. Rozdział ósmy. Kiedy Richard się ocknął, dzwoniło mu w uszach. W głowie pulsował przenikliwy ból. Ciężar metalu na klatce piersiowej utrudniał oddychanie. Dopiero po chwili zorientował się, co przygniata go do ziemi. Przez następne pięć minut pchał, dźwigał i szarpał, aż wreszcie udało mu się wyswobodzić z pułapki. U wylotu zaułka zebrał się mały tłumek. Richard rozpoznał niektóre osoby. To one gapiły się na autobus, który zmiażdżył Angela Sandraine. Widocznie tamta scena straciła na atrakcyjności. Ci ludzie wyszli z założenia, że incydent w zaułku okaże się ciekawszy, ale najwyraźniej woleli się przyglądać niż uczestniczyć. Dopiero gdy Richard już prawie wydobył się spod starty żelastwa, z gromady gapiów wysunęli się dwaj młodsi mężczyźni i próbowali wziąć go pod ręce. Odepchnął ich od siebie. — Nic ci nie jest, kolego? — spytał jeden z nich. Nie odpowiedział. Pozdawało się nam, że słyszeliśmy strzały facet wzruszył ramionami. Pewnie to był łomot metalu. Czekając aż tłum się rozejdzie, Richard nabrał kilka haustów powietrza a potem uważnie rozejrzał się po uliczce. Zobaczył ślady opon. Na murach w kilku miejscach pozostały resztki lakieru. W najbliższym pojemniku na śmieci było widać spore wgniecenie. Tu i ówdzie walały się odłamki szkła, ale nie było broni. Ani człowieka w bluzie z kapturem, ani samochodu. Nie było worka na śmieci ani torebki i nie było koperty. Gdy Richard wrócił na główną ulicę na miejscu zjawiły się już tłumnie służby ratownicze. Ruch we wszystkich kierunkach został zablokowany przez cztery pary radiowozów z migającymi kogutami na dachu. Przy boku autobusu, gdzie leżały zwłoki Angeli Shandrain, rozstawiono namiot. Richard pomyślał, że chodzi bardziej o to, by osłonić miejsce zdarzenia przed helikopterami, telewizyjnymi i dziennikarzami uzbrojonymi w długie obiektywy niż przed warunkami atmosferycznymi. Nie trudno było odpowiedzieć na pytanie, co zabiło kobietę. Zupełnie inaczej przedstawiała się natomiast kwestia, kto to zrobił i dlaczego. Zobaczył czterech umundurowanych funkcjonariuszy wypytujących ostatnich maruderów z tłumu gapiów. Rozglądał się dalej, dopóki nie dostrzegł mężczyzny w garniturze, który wyłonił się z autobusu. Miał nitrylowe rękawiczki, a w lewej dłoni trzymał niewielki czarny notes. Richard pomyślał, że to sporo mówi o poziomie przestępczości w miasteczku, skoro wysyłają detektywa do zdarzenia, które w wielu miejscowościach zostałoby uznane za zwykły wypadek drogowy. Nie miał jednak powodów do narzekań. W ten sposób mógł zaoszczędzić trochę czasu, który musiałby poświęcić na znalezienie posterunku. Ocenił, że detektyw z włosami ostrzyżonymi na jeżyka jest tuż po trzydziestce. Miał jakieś metr osiemdziesiąt wzrostu i było widać, że jest w dobrej formie. Jego spodnie z przodu i z tyłu miały kanty ostre jak brzytwy. Koszula była świeżo wyprasowana, krawat starannie zawiązany, a buty wyglansowane na błysk. Gdy gliniarz poczuł na sobie wzrok Richera, podszedł do niego i wyciągnął rękę. — Detektyw Herwood, mogę w czymś pomóc? Richard opowiedział mu, co zobaczył na skrzyżowaniu i co potem wydarzyło się w zaułku. Mówił powoli, dzieląc informacje na łatwo przyswajalne porcje. Herwood zapisywał wszystko w notesie. Niczego nie opuścił, nie skrócił, no i nie tracił czasu na zbyteczne pytania o jego adres zamieszkania czy zawód. Kiedy skończyli formalności, Richard wziął od detektywa wizytówkę i obiecał zadzwonić, gdyby przypomniał sobie jeszcze jakieś szczegóły. Po czym odszedł? Był pewien, że sprawa trafiła w dobre ręce. Wahał się, czy nie poszukać transportu i nie wyjechać z miasta, ale po chwili zrezygnował z tego pomysłu. Bolała go głowa, ciało miał sztywne i obolałe, uznał, że lepiej będzie porządnie się wyspać i że to pomoże mu dojść do siebie. Chodziło coś jeszcze. Faceci w bluzach z kapturem mogli wrócić. Oczywiście musieliby wymienić pojazd i prawdopodobnie chcieliby przekazać komuś kopertę albo zabezpieczyć się w jakimś miejscu. Chociaż pewnie niepokoił ich świadek, którego tu zostawili. Być może będą chcieli coś z tym zrobić. Richard oczywiście liczył, że spróbują. Miasteczko nie było duże. Richard przez całe popołudnie starał się być widoczny dla wszystkich. Krążył po ulicach, oglądał witryny sklepów, przechodził przez jezdnie i przesiadywał przed knajpkami, popijając kawę. Z początku był to przyjemny sposób zabijania czasu. W centrum miasteczka było mnóstwo deptaków, zieleni i miejsc do spacerowania. Na miejscową społeczność składali się studenci, świeżo upieczeni rodzice z wózkami oraz hipsterzy i młodzi przedstawiciele klasy średniej w przesadnie luzackich garniturach. Ale im dłużej Richard wystawiał się na widok, tym głębszą czuł frustrację. Musiał spojrzeć prawdzie w oczy. Jeśli był przynętą, to ryba najwyraźniej nie brała. Dał sobie spokój z wabieniem i ruszył za miasto na południe, w stronę dwóch hoteli, które zapamiętał z poprzedniego dnia, gdy tu przyjechał. Był w błędzie. Zorientował się zanim dotarł do następnego skrzyżowania. Ktoś go śledził. Miał go na oku. Richard czuł to chłód promieniujący od podstawy karku w górę pierwotna reakcja mechanizm ostrzegawczy integralnie wtopiony w jego jaszczurczy mózg wyjątkowo czuły mógł na nim polegać nie powinien go ignorować przystanął przed następnym sklepem sprzedawano tu wymyślne czekoladki w jaskrawych opakowaniach Stał i przyglądał się witrynie nie patrzył na stare puszki słodyczy i gigantyczne piramidy trufli patrzył na odbicie ulicy Minął go czarny pikap z podwyższonym zawieszeniem i chromowanymi felgami. Na fotelu pasażera nie było nikogo. Kierowca nie zwracał na Richarda najmniejszej uwagi. Następny przejechał srebrny jeep z dwoma kajakami na dachu i bokiem opryskanym czerwonym błotem. Jego kierowca patrzył tylko na tył czarnego pikapa. Potem pojawił się biały sedan. Toyota Corolla. Richard poczuł lekkie drgnienie, jakby zobaczył coś znajomego. Nie był pewien, czy wcześniej widział właśnie ten samochód. Corolla to popularny model. Po chwili samochód podjechał bliżej. Chłód na karku stał się intensywniejszy. Richard zobaczył młodego człowieka na miejscu pasażera. Dwadzieścia kilka lat, muskularny, krótko ostrzyżony, niebieski t-shirt. Mógłby być klonem tego, który wepchnął Angeles and Rain pod autobus, tyle że na jego twarzy nie było ani jednego draśnięcia. I patrzył na Richarda. Co do tego nie było wątpliwości. Wpatrywał się w niego, gdy Toyota mijała sklep, potem zerknął na telefon, a później obejrzał się przez ramię. Richard ruszył dalej. Korolla skręciła w prawo, w najbliższą przecznicę. Richard wyobraził sobie, że na następnym skrzyżowaniu wóz też skręca w prawo, a potem jeszcze raz. Ocenił, ile potrzebuje na to czasu i przeszedł na drugą stronę ulicy. Dzięki temu miał pretekst, by spojrzeć w drugą stronę, nie zdradzając swoich podejrzeń. Toyota czekała na pierwszym skrzyżowaniu. Richard nie zatrzymał się, nie przyspieszył kroku, nie zwalniał. Niczym nie zdradzał, że zauważył śledzący go samochód, skręcił w najbliższy zaułek między budynkami, podobny do tamtego, w którym rozprawił się z facetem w bluzie z kapturem. Było pusto i czysto. Pojemniki na śmieci stały w szeregu. Schody pożarowe wyglądały na solidne. Zauważył